Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, to będzie taki dosyć krótki, mam nadzieję, materiał dotyczący misji weekendowych, dotyczący też sklepu premium i dotyczący właśnie tej oferty. Pojawiło się coś takiego, firma Wargaming, nie wiem czy zaczęła, czy kontynuuje swoją współpracę z firmą Italieri. To jest oczywiście znana firma modelarzom. Ja pamiętam, kiedyś też miałem przygodę z tą firmą i bardzo mile wspominam, ponieważ z tego co pamiętam, śmigłowiec AH-64, który sklejałem, był bardzo, bardzo dobrze wykonany właśnie, w odróżnieniu od innych. Natomiast nie wiem, jak jest teraz, szczerze mówiąc, z jakością właśnie tych ich wytłaczanek. Ale o co chodzi? Słuchajcie, wymyślono sobie, że żeby zwiększyć sprzedaż zapewne tych modeli do sklejania. Zresztą chyba sami musicie przyznać, że naprawdę sama gra World of Tanks powoduje wzrost tego typu sprzedaży, tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że liczba modelarzy, czy też w ogóle, no nie wiem, od kiedy można nazwać się modelarzem, czy trzeba już być perfekcjonistą, czy też może modelarzem też jest taki gość, który na przykład sklei sobie taki model i nawet go nie pomaluje. Nie wiem. W każdym razie liczba takich osób na pewno jest dosyć duża. Jak już mój sąsiad coś tam pobąkuje czasami, że chce sobie kupić jakiś model do sklejania, no to coś musi być na rzeczy. Okej, co my tutaj mamy? Więc cztery modele, w każdym modelu jest inny czołg premium i wszystko było fajnie, ale jest jeden haczyk. Mianowicie, jak klikniemy sobie, ja myślałem, że te modele to będą w skali 1 do 72, czyli te najmniejsze. Natomiast tutaj są 1 do 35, czyli to jest ta tak naprawdę najfajniejsza chyba do sklejania skala. Modele nie są już jakieś wielkie, natomiast bardzo szczegółowe w tej skali. Modele w skali 1 do 72 wiadomo są malutkie, zwłaszcza czołgi mniejsze, no są naprawdę malutkie. Ale dzięki temu też są tanie, więc może ktoś by nie potrzebując modelu kupił sobie właśnie, żeby mieć czołg? Możliwe. Natomiast tutaj niestety, no, 1 do 35 skala. To już jest troszeczkę większy model. Co jest fajnego? Oczywiście Tygrys jest. Tutaj jest Ferdek, Sherman i Chaffy. No, Chaffy wydaje się być bardzo fajnym, bardzo fajną propozycją, chociaż największy z tego wszystkiego, wiadomo, będzie Tygrys i Ferdynand. To będą naprawdę ciekawe, jakie są ceny tych modeli, no nie wiem. W każdym razie taka krótka informacja tylko. Jedziemy dalej. Otóż sklep premium proponuje nam super ofertę, kurczę. Główny dostawca ołowiu. Ja tych pozostałych ofert specjalnych nie będę omawiał, tylko tą. Słuchajcie, oferta tygodnia to jest taka, że za 200 zł dostajemy czołg T-34-3. 7 dni premium i 3000 golda. Czy to się opłaca? No cóż. tylko Was informuję, że taka oferta jest. Moje zdanie o czołgu T-34-3 jako czołgu premium do zarabiania chyba dobrze znacie. Tam mi widzę na streamie, na czacie podpowiadają, że będą kosztowały te modele około 100 i 133 zł. Czyli no nie wiem, nie orientuję się, ile powinny kosztować w skali 1 do 30. 5. Może właśnie tyle to jest dobra cena. Oczywiście do tego trzeba doliczyć, wiadomo. Nie wiem, czy teraz klej jest dodawany, kiedyś był dodawany. No i farby to na pewno nie są dodawane, prawda? Dobra, czyli ofertę mamy omówioną. I zostaje nam trzecia rzecz, czyli event. Tak jest, oferta specjalna. 7 Chinu Kai. Zaczyna się to jutro. A właściwie to nie wiem, kiedy to obejrzycie, pewnie rano, więc zaczęło się dzisiaj. Czyli w sobotę o 7.10 i kończy się, proszę bardzo, 2 września. Okej. Co jest fajnego? Potrójne doświadczenie za pierwsze zwycięstwo dnia. Dla mnie rewelacja, na pewno gwiazdki tym razem sobie zbije i nie odpuszcza. Natomiast następna rzecz, 50% zniżki na wszystkie japońskie pojazdy standardowe od 3 do 5 poziomu. Słuchajcie, ten event ewidentnie ma nas pchnąć w drzewko japońskie. Ale to już tak totalnie. Dlatego mamy i zniżki, i misje specjalne, które
są zależne ściśle od właśnie czołgów japońskich. Co mamy jeszcze? 30% zniżki na wszystkie pojazdy japońskie, oczywiście standardowe, od 6 do 7 poziomu. No szkoda, że na 8 nie dali w ogóle nic, bo być może część z Was chciałoby wskoczyć na ten 8 poziom. Co jeszcze? 50% zniżki na japoński czołg średni Chinookai. No ten Chinookai nie jest taki zły, aczkolwiek nie jest też jakąś tam rewelacją. Nie traktujcie go jako zarabiacza. Mamy następnie misje. Misje również ściśle zależne od drzewka japońskiego. Więc tak, jest pierwsza misja, wypróbujmy to. Nagroda w tej misji 3 razy onigiri. Dodatkowo wymagania poziom 4 i wyżej, ale tylko japońskie pojazdy. I to jest bardzo ważne, bo dzięki tej misji będzie można troszeczkę srebra zdobyć. Tylko bitwy losowe, 3 razy dziennie można tą misję wykonać, trzeba zdobyć łącznie 5000 punktów doświadczenia. Widzicie, gdyby to było każdym czołgiem, to fantastycznie, natomiast tylko Japońcami, no to zakładając, że ktoś z Was nie ma dużo czołgów japońskich w garażu, to będzie dosyć ciężko to robić, bo będzie trzeba grać Japońcami, niestety, normalne bitwy. I to nie 5000 doświadczenia, tylko więcej, a dlaczego to już Wam powiem. Następna misja to jest wszędzie japońskie czołgi, tylko bitwy losowe, 3 razy dziennie, 2 razy automatyczna gaśnica. Zniszczcie przynajmniej jeden japoński pojazd w czasie bitwy. I to jest to, co mi się podoba. Kilka dni temu mówiłem o tym w filmie. Bardzo mi się podobają rzeczy połączone, czyli z jednej strony mamy jakiś tam bonus dla japońskich czołgów, ale z drugiej strony mamy jakiś tam bonus dla tych, którzy przeciwko niemu będą grali. Także super, super sprawa, naprawdę. Co tu jeszcze? No znajdźcie się w pierwszej dziesiątce w swojej drużynie pod względem zdobytego doświadczenia. Liczy się tylko doświadczenie bazowe. Premie nie są doliczane, oczywiście, tak jak zawsze. No i właśnie, o co chodzi z ostatnią misją? Można wygrać nareszcie jakąś większą kasiorę, czyli 300 tysięcy srebra. Raz na konto to można zrobić i trzeba ukończyć 6 razy misję Wypróbujmy to. Czyli to jest dokładnie ta pierwsza misja, która wymaga od nas zdobycia 5000 punktów doświadczenia. Co to oznacza? Że będzie trzeba ją przynajmniej ze 2 razy wykonać. Czyli na to razy 3 niewiele nam się zda, no chyba że ktoś ma powiedzmy 2, 3, 4 japońskie czołgi w garażu, no to wtedy pójdzie mu bardzo szybko. No i to tyle. Takie te misje. Mogło być gorzej, uważam. Nie jest taki zły wcale ten event. W każdym razie to wszystko. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.